Siemanko, witam serdecznie z tej strony Typek. Dzisiaj przyjrzymy się troszeczkę grze Fog of War, o której już mówiłem wcześniej na moim kanale. Zobaczymy, co od tamtej pory się zmieniło, ponieważ gra jest nadal w wersji alfy, taki early access alfa. Tutaj wasza postać będzie zdobywała expa w trakcie bitwy, za którego później będzie zdobywać kolejne poziomy. Poza tym będziecie mogli sobie wykupić lub nauczyć się po prostu za zdobyte doświadczenie specjalnych umiejętności, które w jakiś sposób spersonalizują waszą postać, więc każdy żołnierz na polu walki będzie się docelowo, tak mam nadzieję, będzie się od siebie różnił specjalnymi właśnie umiejętnościami. Tutaj jeszcze nie został zaimplementowany ten system umiejętności, ale już widać, że drzewko pod to jest gotowe. Więc zakładam, że na pewno producenci będą to również rozwijać. Będzie tutaj możliwość wybrania jakichś perków, jakichś umiejętności i właśnie spersonalizowania waszej postaci. Od tamtej pory, kiedy nagrywałem filmik, minęło, nie wiem, z 3-4 miesiące, może więcej. I zniknął nam ekran skilli, ale zamiast tego pojawił się sklepik. Ale to mam nadzieję, że to nie będzie za jakąś prawdziwą walutę do odblokowania. Tutaj mamy do każdej klasy przypisany jakiś zestaw broni, które trzeba będzie odblokować. Znaczy trzeba będzie, no, jeśli chcemy nimi grać, to trzeba będzie. No i będziemy je odblokowywać za jakieś CP. Nie wiem, co to jest CP. Czy to jest jakieś combat points, które zdobywamy jak expa, albo jakieś kredyty też za bitwę zdobywane. Nie wiem. W każdym razie, no, widzicie, że jest tych broni całkiem sporo. Jeszcze jakaś broń boczna. Tylko jeszcze nie zgadzają się, widzę obrazki, opisy, bo tu widzę, jest MP44 podpisane, a na obrazku mamy STG, zresztą sylwetka na dole też STG się kręci. No mniejsza z tym, no to jest jeszcze niedopracowane, ale myślę, że będzie. Dobra, także tutaj więcej zmian nie ma w menu. Mamy dwa serwery w tym momencie dostępne, oba puste niestety, no ale tak jak mówię, no jest to wczesna alfa, bardzo dużo rzeczy jest niedopracowanych, bardzo dużo rzeczy wymaga jeszcze poprawki. Dobra, zagramy sobie u Niemców. O. Dużo nowych map jest. Od tamtej pory, kiedy nagrywałem pierwszy odcinek z tej gry, taką krótką powiedzmy recenzję, pojawiły się nowe mapki, dużo nowych map. No i nie wszystkie te mini mapki, które sobie odpalamy, widok mapy, nie wszystkie wyglądają tak fajnie. Niektóre są po prostu zwykłym szkicem. No ale tutaj akurat mamy już zrobioną mapkę. O. To jest już zrobione. No i co? No mapki, powiem, wyglądają całkiem fajnie, naprawdę. Wydaje mi się, że są dużo mniejsze niż były. Wcześniej, żeby tutaj coś znaleźć na tej mapie, to trzeba było naprawdę się nabiegać. W tym momencie te mapki są dużo mniejsze. Przez to dynamiczniejsze. Na serwerach w tym momencie biegają boty, tak żeby nam się nie nudziło. Biegają boty, można się z nimi postrzelać. No wczoraj udało mi się wejść na serwer, kiedy było 7 osób chyba online grało. Ale generalnie szalamy się z botami. No, to są nasze obiektywy. Radio, do którego musimy podejść i przy nim po prostu stać, aż się dostroi. Mam nadzieję, że jak więcej osób podejdzie, to będzie szło szybciej, bo w tym momencie idzie strasznie powoli. O, jakiś bot odstrzelony. A tutaj mamy safe. I z safe'em jest ciekawa sprawa, bo patrzcie, tutaj mamy napisane: użyj kółka myszki, aby obrócić koło safe'u. Jeden z pięciu zaproponowanych szyfrów jest poprawny, czyli tutaj jeden z tych pięciu jest poprawny. I wskazówka w dokumentach leżących koło zwłok dowódcy jakiegoś jest wskazówka dotycząca właśnie szyfru. Tylko nie ma zwłok dowódcy i nie ma dokumentów, więc. Nie wiem, jak to. Nie wiem, gdzie jest ta wskazówka w tym momencie. Ale myślę, że w grze, jak już to zostanie dopracowane, myślę, że nie będzie takich problemów, gdzie znaleźć wskazówki dotyczące szyfru. No nic, idę jeszcze pobiegać po mapie. Pokażę wam troszeczkę, jak ta mapa wygląda. I jedna z ważniejszych rzeczy, które wam chciałem pokazać, dzieje się między mapami. W momencie, kiedy się skończy jedna, zaczyna druga, włącza nam się taki jakby ekran taktyczny, na którym możemy przesuwać jednostki w trybie turowym. Jest nasza tura, potem jest tura przeciwnika na przesunięcie i tak do momentu, aż dojdzie do jakiegoś starcia. Mamy widok na mapę
z heksami, taką jakby planszówkę. I tam przesuwamy właśnie jakieś, nie wiem, czy to będą takie ateki jak w Heroes and Generals, czy każdy gracz, nie wiem, będzie mógł swoje przesuwać, czy tylko dowódca. No to nasz chyba strzela. No nic, słuchajcie, ja tu sobie jeszcze chwilkę pobiegam. I słyszymy się za chwilkę, jak już będzie właśnie ta faza między mapami, gdzie można przesuwać te dodatkowe jednostki i coś planować, bo chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, bo naprawdę wydaje mi się, że jeśli coś takiego dodali, to planując to jakoś bardziej rozbudować, bo to może być fajny dodatek. Oła. No i dobra, tutaj mamy podsumowanie misji. CP, o, mamy zarobione 200 CP, czyli to będziemy zdobywać w trakcie rozgrywki. Tą walutę, za którą będziemy kupować sprzęt. W sensie nową broń. Ok, jeszcze 5 sekund i powinna nam wyskoczyć ta mapka właśnie. O. Widzicie, tutaj mamy teraz nasza tura, leci czas naszej tury. Możemy sobie to przesunąć. Tu mamy różnego rodzaju mapy. Wioska, wioska, przemysłowa, miasto. Wydaje mi się, że tutaj w zależności od tego, gdzie pojedziemy, w takim miejscu będziemy walczyć. Wydaje mi się, że tak to będzie wyglądało. No i mamy 89 lekkich czołgów przeciwko 87 średnim czołgom. Ciężko coś o tym więcej powiedzieć, bo widzieliście, że tutaj za dużo informacji nie ma, ale pojawiło się to, zainteresowało mnie to i wydaje mi się, że ma to spory potencjał do jakiegoś rozwoju. Nie wiem, co oni tam chcą dokładnie zrobić, ale fajnie, że coś takiego jest i że próbują zrobić coś, że tak powiem, poza tą warstwą FPS-ową. Że próbują dodać coś poza strzelanką. Dodają jakiś element, nie wiem, taktyczny, może jakiś strategiczny. No zobaczymy, czy tu będzie trzeba jakieś surowce zdobywać, jakieś zasoby, żeby tych jednostek mieć więcej, czy trzeba będzie tak jak w Heroesach ateki kupować. Nie wiem. Ale dobrze, że to jest. Dodatkowe jakieś opcje ciekawe. O, no i sobie postrzelałem. No dobra, ale nie będzie wam tutaj. Nie musicie patrzeć, jak typek się z botami męczy. Co wam miałem pokazać, to wam pokazałem. No, ciężko, mówię, ciężko jest tutaj coś skomentować, bo nie wiadomo, jak to będzie działać. Nic nie jest opisane, nic nie ma jakichś wskazówek. To, gdzie są opisy, nie zawsze się zgadza z tym, co jest na obrazku. Także, no mówię, ciężko to ocenić, ale widać, że coś się zmienia. Doszły nowe mapy, doszła ta mapka taktyczna, jest ten sklepik, trzeba będzie bronię odblokowywać na poszczególnych postaciach, więc coś tutaj się dalej dzieje, dalej to robią. Gra, tak jak mówię, jest nadal w wersji we wczesnej alfie, ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, bo no wygląda to ciekawie, są możliwości. Także na dzisiaj tyle. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Ja będę tego Fog of War'a śledził, będę sprawdzał, co tutaj się dzieje, co się zmienia. Także jeśli coś nowego się pojawi, jeśli ta gierka naprawdę zacznie ruszać, to dam wam oczywiście znać. Nagram jakiś filmik, pokażę, co się zmieniło i pokażę wam, co się dzieje w Fog of War. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.